Lubomir Slędziński, Ogrodniczki, 1945. Obraz malowany zimą 1945 roku w Wilnie, w ostatnim roku II wojny światowej, jest jak sen artysty o lepszym świecie. Pojawiają się w nim filigranowe, zwiewne, botticellowskie ogrodniczki. Pielęgnują ogród kwiatowy tuż za oknem pokoju malarza w tworku Władysława Oskierki przy ulicy Podgórnej w Wilnie. Kilka z nich ogląda wieniec, symbol zwycięstwa. Pozostałe są zaangażowane, sprawiają wrażenie, jakby w pośpiechu porządkowały ogród po odchodzącej zimie. Artysta jest niewidzialnym obserwatorem tej sceny zza uchylonego okna. Rusałki zmieniają ogród z ponurego i zimowego na ukwiecony i wiosenny. Scenka jest alegorią kończącej się wojny, wyczekiwaniem czasu pokoju i wyraża chęć zaangażowania w budowanie nowej rzeczywistości. Malarz ograniczył paletę do dwóch ulubionych kolorów – szmaragdowego i sangwinowego. Zabieg ten sprawił, że mógł bez szkody dla kompozycji wprowadzić wiele drobiazgowych detali, przedstawionych z jubilerską dokładnością. Płótno jest najprawdopodobniej ostatnim, które artysta namalował w Wilnie przed jego opuszczeniem na początku marca 1945 roku. Warto zwrócić uwagę. Kompozycja obrazu oraz typ urody, wydłużony kanon postaci i stroje namalowanych kobiet nawiązują do linearnego stylu renesansowego malarza Sandro Botticellego, zwłaszcza do obrazu Primavera.